To była niesłychana pajęczyna. Jeszcze wrócę do tego zebrania. Zebranie trwało do późnej nocy. I jak wyszedłem z tego zebrania, to pod redakcją stała taka grupka 8 czy 10 ludzi z kwiatkami i mi dali. Następnego dnia poszedłem na wódkę do Spatifu i to było takie wzruszające, dlatego że taki szatniarz staruszek, jak przeczytał w gazecie przecież o tej całej historii, w nocy brałem palto i chciałem dać jak zwykle 5 zł, to powiedział: ja od pana redaktora od dzisiaj pieniędzy nie biorę. W Spatifie zrobiło się takie zebranie. Mianowicie ja usiadłem sobie przy stoliku z moją ówczesną żoną i sobie tak smutnie pijam jarzębiak. I co tam dużo mówić, gdzieś koło godziny 11, to przy tym stoliku było chyba ze 12 osób. To była taka mała demonstracja. I w pewnej chwili tłok był spadliwie niesamowity i przyszedł taki dziennikarz partyjny, który w tej chwili był zaangażowany w Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. On wtedy sławił się takim artykułem za judaszowe srebrniki, prawda, w którym udowadniał, że Żydzi szli z przyjemnością do getta, natomiast nie chcieli walczyć w partyzance i woleli iść do pieca bez żadnych, nie robiąc przeszkód Niemcom. Napisał ten artykuł i za judaszowe srebrniki i podpisał Piotr Goszczyński. Poszedł do mnie na korytarzu i się spytał, jak mi się podoba artykuł. Powiedział: najbardziej mi się podoba tytuł i podpis. Oczywiście napyskował od razu na mnie, złożył donos. A to był właśnie ten bezpieczniak, który kradł mundury wojskowe. W 1948 roku od tego czasu służył bezpiece. Miał prawo nawet do sfałszowania życiorysu, bo nie nazywał się Goszczyński, tylko Goldbaum i konwertował na protestantyzm w Kaliszu przed wojną. O czym też widziałem z tych dokumentów, które mi dostarczono. No i Goszczyński przyszedł do Spatifu i przyszedł też Badziak, taki dziennikarz łódzki, który też pisywał tego typu artykuł. Ja piłem wódkę z Ludwikiem Benoit, z jego żoną Kubą. Benoit wielki facet z takim tubalnym głosem i wtedy, jak Badziak i Goszczyński stali w czwartym rzędzie przy bufecie, chcąc się napić wódki, wstał od tego mojego stolika i mówi: Badziak, piję twoje zdrowie. To Badziak oczywiście z kieliszkiem przez cały Spatif. A Benoit powiedział: pije zdrowie skurwysynów. Ale jeszcze dodam, że poza tymi objawami sympatii, to była taka atmosfera lepka, że człowiek od razu znalazł się poza, stał się zupełnie wyobcowany. Ja pamiętam, wszedłem do klubu dziennikarza, zanim mi zakazali wstępu do klubu dziennikarza. 2 dni po zwróceniu chyba i były jakieś imieniny. I ustawiano krzesła, sobie siedziałem przy barze, coś tam piłem. Zbierali się wszyscy na te imieniny. Mnie już nikt nie zaprosił, ja już byłem trędowany. Tych miasteczek nie ma, nie, ale krawcze oczy twe miał kolega, gdy w pociągu zabrzmiał gwizd. Pozostały na peronie nasze zaciśnięte dłonie i ten szept: bywaj zdrów, napisz list. Zapłakane oczy lśnią, otula się marcową mgłą. Smutny pociąg i odpływa w dal, hen w dal, po ciepłym, dobrym domu sen. W tunelu czarnym ginie hen. Nie tak malował pan szaga. Tych miasteczek nie ma już, ale nie pamięci kurz.
drzewy, jakiś wiatr nareszcie zwiał. Warto pięścią w stół uderzyć, czarną prawdę tak odmierzyć, jak ten szmul, co na... Z redakcji wjechało parę osób z tych redakcji, dlatego że zrobiono w ogóle generalnie rasowo. Prawda? Wyznaczyli do niewrzucenia, wyznaczono Julka Wyrsza, takiego działacza studenckiego, który pisał teksty do Cytryny, do Stronga. Jego wyznaczyli, żeby on został, żeby udowodnić, że nie wrzucili jednak wszystkich zgodnie z tym rasowym kryterium. No ale tu się przeliczyli, dlatego że Julek Wyrsz przyszedł do kierownictwa redakcji, powiedział, że on już raz był na Humszach Placu w Warszawie i drugi raz nie chce. I on wyjeżdża, prawda? I to przecież my was nie wyrzucamy, my chcemy, żeby się dostali. Wyjechał, już nie żyje, wyjechał do Genewy. Na początku ładował gazety w Journal de Genève, a potem był cenionym pracownikiem Światowej Organizacji Handlu. Alina Grabowska, którą wyrzucono wtedy, potem pracowała w Wolnej Europie, jak wiadomo. Jurek Fleischmann wyjechał w więzień Oświęcimia, zresztą wyjechał do Szwecji, mieszkał w Uppsali. Jurek Lixman, jeden z ocalałych ludzkiego getta, grzebał trupy. Świadkowie, uczestnicy.